rozmawiamy cały czas o korzyściach, istnieją problemy. Przede wszystkim istnieje problem odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych. Skąd pochodzą odpady promieniotwórcze? No, pochodzą z kopalń uranu, przerobu rudy uranowej, z produkcji paliwa, z eksploatacji samych reaktorów, zresztą nie tylko energetycznych, ale i badawczych, takich jak Maria, z likwidacji następnie tych reaktorów. No i te odpady jeszcze tak zwane instytucjonalne, to są odpady, które powstają również i w Polsce. My produkujemy około 300 do nawet ponad 300 metrów sześciennych odpadów, przede wszystkim w medycynie, w wszystkich tych klinikach medycyny nuklearnej powstają również odpady. Ale odpady przede wszystkim powstają w energetyce jądrowej, to jest kopalnictwo, wzbogacanie produktów uran-235, następnie jest produkcja samego paliwa, jest wypalanie paliwa w reaktorach, jest ewentualnie reprocessing, czyli wykorzystywanie tego, co jeszcze nie zostało spalone i powrót do reaktora i wreszcie usuwanie. Jak to usuwanie wygląda? Najpierw przechowuje się wypalone paliwo jądrowe przez 30-40 lat w wodzie na terenie reaktora jądrowego, następnie w tak zwanych suchych przechowalnikach wypalonego paliwa jądrowego, a dopiero później należy je gdzieś usunąć. Wszyscy marzymy o tym, że marzymy o usuwaniu tego paliwa poprzez wystrzeliwanie w słońce, bo wtedy by to wróciło do źródła, że tak wyrażę, wszystkich pierwiastków, również i te pierwiastki promieniotwórcze, ale to chyba przez dłuższy czas nie będzie możliwe z uwagi na prawdopodobieństwo jakiejś awarii przy przechodzeniu przez atmosferę. Także w tej chwili uważa się, że najlepszym rozwiązaniem to jest usuwanie do takich wiecznych składowisk geologicznych, to znaczy w głębokich utworach geologicznych, które po pierwsze izolują to paliwo, a po drugie, które w przyszłości liczonej na setki tysięcy lat, taka skala tu musi być wzięta pod uwagę, nie będzie interesujące względów gospodarczych dla następnych cywilizacji żyjących na naszej Ziemi. A jakie są zagrożenia? Radiacja. W czasie normalnej eksploatacji nie ma żadnej radiacji. Inaczej mówiąc, znacznie więcej produkuje promieniowania czy promieniotwórczości każda elektrownia węglowa niż elektrownia jądrowa. Możliwość awarii. Możliwość awarii liczona jest w ułamku na rok, to znaczy mówimy, że w tej chwili produkowane czy dostępne na rynku elektrownie jądrowe tej drugiej, trzeciej generacji, one mają awaryjność rzędu 10 do minus 4, 10 do minus 5 na rok. To znaczy, że jedna awaria na 100 tysięcy lat mniej więcej. Ktoś powie, no dobrze, Czarnobyl, tylko pamiętajmy, że mamy 440 elektrowni jądrowych pracujących w świecie. Jeżeli pomnożymy przez czas eksploatacji, to będzie to około 20 tysięcy reaktorolat i na te 20 tysięcy reaktorolat zdarzyły się dwie awarie, przy czym tylko jedna z skutkami śmiertelnymi. Jedna, która zabiła ludzi, to byli ci, którzy pracowali przy usunięciu bezpośrednich skutków awarii reaktora czarnobylskiego. Jeżeli porównamy to z reaktorami cieplnymi, innymi, a nawet z wodnymi, które tak są lubiane przez ekologów, to tutaj liczby ofiar śmiertelnych idą w setki. Jedno pęknięcie tamy powoduje spłukanie całych miejscowości. I takie wypadki mieliśmy. Generowanie odpadów promieniotwórczych i możliwość proliferacji to nie tylko dwa rzeczywiste zagrożenia związane z energetyką jądrową, ale to również zagrożenia, które mają podłoże w zasadzie polityczne. To znaczy, jeżeli chodzi o odpady promieniotwórcze, to sprawy techniczne są proste. To znaczy wiemy, co zrobić z tymi odpadami, jakie warstwy geologiczne muszą być, jakie zapakować, żeby przez milion lat nie wydostały się do środowiska. Ale musi być zgoda kraju czy zgoda ludności miejscowej na takie składowisko. Inaczej mówiąc, sprawa
nie jest techniczna, nie ma podłoża jakiegoś tam poszukiwania nowych. No, nie całkiem tu jestem uczciwy, dlatego że w tej chwili pracuje się nad dodatkowym jeszcze unieszkodliwieniem tych odpadów, także w przyszłości będzie to rzeczywiście jeszcze łatwiejsza sprawa z poglądem technicznym, ale w zasadzie jest to sprawa polityczna. No a możliwość proliferacji to jest sprawa wyłącznie polityczna. O co tu chodzi? To chodzi o proliferację w sensie rozprzestrzeniania broni jądrowej, to znaczy no to, co w tej chwili czego się boimy, żeby nie nastąpiło w Iranie czy w Korei Północnej, prawda? Żeby państwo jakieś nie weszło w posiadanie broni jądrowej, państwo, które nie jest zbyt stabilne politycznie, żeby ta broń następnie została użyta w jakimś konflikcie zbrojnym, jeżeli ta broń będzie w posiadaniu państw no, niewielkich mocarstw. Uważamy zawsze, nie wiem czy słusznie, że mocarstwa są bardziej odpowiedzialne, a mniejsze państwa są mniej odpowiedzialne. To wtedy może tak się zdarzyć, że w czasie konfliktu zbrojnego przegrywające państwa, posiadające w swoich arsenałach taką broń, no jej użyje, żeby no, odwrócić proces, prawda. Natomiast w tej chwili boimy się nie tyle proliferacji państwowej albo wejścia w posiadanie broni jądrowej przez państwo, ale przez grupy niepaństwowe, czyli to, co nazywamy terroryzmem jądrowym. Przy czym terroryzm jądrowy to jest nie tylko zbudowanie ładunku jądrowego czy kradzież ładunku jądrowego przez jakąś grupę, ale również kradzież materiału jądrowego w celu zbudowania takiego ładunku jądrowego, czy budowa brudnej bomby, to znaczy użycia nie jądrowego ładunku, tylko po prostu zwykłego izotopu promieniotwórczego po to, żeby skazić środowisko. To można technicznie bardzo łatwo zrobić, ale może to być również atak skierowany na reaktor jądrowy czy na ładunek jądrowy będący w transporcie, po prostu taki wagon czy samochód wiozący paliwo jądrowe. To wszystko to jest proliferacja i to powoduje złamanie zobowiązań wynikających przez NPT. Co to znaczy NPT? To jest Non-Proliferation Treaty, czyli traktat o zakazie rozprzestrzeniania broni jądrowej. Traktat, który jest podstawą tak zwanego pokoju jądrowego świata. Po 11 września 2001 roku zobaczyliśmy, że grupy terrorystyczne czy ekstremalne grupy religijne, polityczne mogą przed niczym się nie cofną, prawda? I mogli celować w tysiące ludzi pracujących w tych dużych wieżowcach, to mogą również starać się na przykład zniszczyć centrum Londynu, czy Paryża, czy Warszawy poprzez odpalenie ładunku jądrowego. To są zagrożenia. Jak będzie czas inny, to bym bardzo chętnie powiem szerzej o zagrożeniach i co się robi, żeby zwalczać te zagrożenia, bo mamy cały system, który ogranicza je, czy nie dopuszcza do zrealizowania tych zagrożeń. Natomiast chciałem powiedzieć jeszcze trochę o energetyce jądrowej w Polsce. W Polsce w 2004 roku, akurat mam takie dane, zostało wyprodukowanych mniej więcej 154 gigawatogodzin, czyli miliardów watogodzin energii elektrycznej. Tu są napisane, kto i ile wyprodukował. Nie chcę wchodzić w szczegóły tej tabeli, tylko można dwie cechy. Po pierwsze, 97,5% elektroenergetyki w Polsce pochodziło ze spalania węgla, węgla kamiennego i w mniejszym stopniu węgla brunatnego. Oraz drugi wniosek z tej tabeli, że w tej chwili mamy w dalszym ciągu nadmiar energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Produkujemy więcej niż potrzebujemy, sprzedajemy więcej niż kupujemy. Inaczej mówiąc, nie ma w tej chwili pilnej potrzeby na produkcję energii elektrycznej. W zeszłym roku rząd, przygotowując dokument Polityka Energetyczna Polski, ten dokument został zaakceptowany 4 stycznia 2005 roku, powiedział, że ponieważ trzeba będzie do 2025 roku zwiększyć produkcję energii elektrycznej w Polsce, ponieważ trzeba będzie jednocześnie chronić atmosferę nad Europą i nad Polską, a wobec tego nie można, a to zwiększenie jest konieczne, dlatego że
W tej chwili jest dość, może wrócę do poprzedniej tabeli. Proszę zwrócić uwagę na ostatnią tutaj pozycję. W 2004 roku było 3794 kWh na głowę mieszkańca Polski. To jest mało. To jest dwa razy prawie mniej niż w Czechach. To jest, no, w porównaniu z Norwegią chyba przeszło sześciokrotnie mniej, gdzie jest 25 tysięcy mniej więcej megawattogodzin na człowiek. Wobec tego mamy w tej chwili nadmiar produkcji, ale no, mamy nadzieję, że cywilizacja w Polsce techniczna będzie się rozwijać, że no, mimo oszczędności i tak dalej, że to zapotrzebowanie wzrośnie i zakłada się, że w ciągu następnych 20-25 lat będzie prawie podwojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. I teraz, żeby atmosfera była czysta, żeby to się opłacało, żebyśmy byli bezpieczni energetycznie, żeby nikt nam nie groził zakręceniem kurka i tak dalej, i tak dalej, to rząd wtedy w styczniu zeszłego roku powiedział, że uzasadnione staje się wprowadzenie do krajowego systemu energetyki nowej. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest miękkie stwierdzenie, że dobrze by było, żeby w drugim dziesięcioleciu tego wieku rozpatrywać już w sposób poważny energetykę jądrową w Polsce. Co ona by dała? Po pierwsze, pozwoliłaby na dywersyfikację źródeł energii. Po drugie, spełnienie wymagań protokołu z Kioto. Chodzi tutaj o produkcję gazów cieplarnianych. Następnie wzrost niezależności energetycznej. Szeroki rynek, łatwe zmagazynowanie paliwa na terenie elektrowni. Dalej pozwoliłaby na rozwój nowych technologii i branż, mianowicie powstanie nowych miejsc pracy wysoko kwalifikowanej. To jest high technology, to jest impuls do powstania nowych branż w przemyśle. Stworzenie podstaw finansowania dla prac badawczych w zakresie dyscyplin jądrowych i innych. To się wiąże z tym, co ja przed chwilą powiedziałem. I może to brzmi dość dziwnie, ale rozwiązanie problemów składowania odpadów w prymaturze. My mamy w Polsce odpady wymagające składowania geologicznego, a nie mamy na to pieniędzy. Te odpady powstały w nauce, to znaczy z eksploatacji reaktorów badawczych przede wszystkim. A nauka ma zbyt mało środków, ażeby zafundować, jeżeli tak można powiedzieć, zafundować nam głębokie składowisko odpadów. Tymczasem mały ułamek ceny 1 kWh stwarza podstawy finansowe do budowy takich składowisk, gdzie można nie tylko odpady z elektrowni jądrowych, ale również odpady inne również tam składować. W Polsce nie będzie grozić uzależnienie energetyczne od jednego monopolistycznego dostawcy paliw, ponieważ, i tu jest napisane, są rozproszone, jest szeroki rynek paliwa, jest rozproszone zasoby uranu. Mamy wiele krajów, które oferują na rynku tę rudę. Jest również rozproszony, jeżeli tak można powiedzieć, rynek wzbogacania czy produkcji paliwa jądrowego. Dostawcami poza tym elektrowni są różne firmy. Mamy możliwość bardzo szerokiego wyboru dostawcy. Ostatnio byliśmy świadkami konkursu czy przetargu na budowę elektrowni fińskiej Olkiluoto i rzeczywiście tam stanęły do tego konkursu firmy nie tylko zresztą zachodnie, ale i rosyjskie, firmy amerykańskie, szwedzkie, wygrała akurat takie konsorcjum francusko-niemieckie. Polska kiedyś budowała energetykę jądrową. Przypomnę Państwu ten pierwszy etap polskiego programu. Lata 72-73 była decyzja o budowie w Polsce elektrowni jądrowych. Rozważano aż 8 lokalizacji. Zdecydowano, że pierwsza będzie w Żarnowcu, druga lokalizacja Klempicz w Wielkopolsce. W 1974 roku podpisano pomiędzy rządami PRL i ZSRR umowę, porozumienie o budowie pierwszej elektrowni, 4 reaktorów typu WWR-440, takich samych jak właśnie to te rekordziści światowi w Finlandii, elektrowni Loviisa, czy jak wtedy również i postanowiono budować na Słowacji reaktory w Mochowcach, one zostały zbudowane i pracują. W 1982 roku decyzja Rady Ministrów ostateczna o budowie tej elektrowni pierwszej.
W 1983 roku porozumienie między dwoma rządami już wymienionymi o współpracy, państw wymienionych o współpracy w budowie u nas tej elektrowni jądrowej, ja tu używam języka ówczesnego, Żarnowiec. W 1984 roku rozpoczęcie prac budowlanych, w 1986 roku podpisanie umowy między rządami PRL i ZSRR o współpracy w budowie elektrowni o mocy 4000 MW, chodziło tu o Klempicz. Proszę zwrócić uwagę, że te daty są wyjątkowo niedobrze dobrane, bo niedobrze, prawda? Wrócę do tych dat, na przykład 86 rok, akurat to jest data awarii w Czarnobylu. W 82 roku decyzja Rady Ministrów podjęta zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego. Oczywiście zostało to odebrane odpowiednio przez społeczeństwo polskie. I wobec tego nie dziwimy się, że jak już można było wyrażać swoją opinię, to powstały bardzo głośne protesty przeciwko budowie żarnowieckiej elektrowni, zwanej Żarnobylem. Jak ja przyjechałem do Warszawy, to widziałem jeszcze, objąłem moje stanowisko w 1992 roku, to jeszcze na ścianie tego budynku był wielki napis Żarnobyl, prawda? Połączenie nazwy Żarnowiec i Czarnobyl. To po prostu traktowano jako kolejny przykład nacisku takiego polityczno-ekonomicznego na Polskę. Oczywiście wtedy nikt nie pytał o akceptację społeczną nawet lokalnej ludności. W związku z tym w 90 roku Rada Ministrów rozpoczęła konsultacje społeczne nad kontynuacją tego programu. Program szedł, już wydano $1 miliard na budowę pierwszej elektrowni jądrowej. Ale rozpoczęto konsultacje z ekspertami z kraju. No, grupa duża specjalistów składała się, żeby było sprawiedliwie, w połowie z przeciwników i połowie zwolenników. Nikt w czasie tych konsultacji nie potrafił się przekonać nawzajem, w związku z tym wynik był też 50-50. I w związku z tym dla świętego spokoju, jak to się mówi, Rada Ministrów, a ponieważ był nadmiar produkcji energii elektrycznej, który do tej pory się utrzymuje zresztą, Rada Ministrów zdecydowała o zaniechaniu tego programu. Wkrótce Sejm zatwierdził tą decyzję, przy czym powiedział, że co 5 lat należy rozpatrywać możliwość powrotu do energetyki jądrowej. Nie była to decyzja ideologiczna, bym powiedział, mimo tych ideologicznych podstaw, ale nie tak na tyle ideologiczna, jak w takiej Irlandii, czy w Danii, czy Austrii. To są 3 państwa, które chyba w swoich hymnach, czy konstytucjach mają coś tam antyjądrowego, dlatego że one są tak, odżegnują się całkowicie. Myśmy się nie odżegnali, powiedzieliśmy, na razie nie potrzeba. Na razie nie potrzeba. I tak na końcu troszkę chcę powiedzieć, trochę drastycznie, mianowicie, czy Polska w tym czasie była przygotowana bardziej niż teraz do uruchomienia programu energetyki jądrowej? No, była przygotowana wtedy, dlatego że istniały rozwinięte instytucje naukowe, że istniały zespoły i programy badawcze. No, studenci byli szkoleni w tym kierunku. Były również szkoły średnie. Była dwustronna międzynarodowa umowa z dostawcą, kontrakty z dostawcami, nie tylko zresztą rosyjskimi, ale również czeskimi i innymi. Była w zasadzie dobrze przygotowana wtedy na ówczesne czasy podstawa prawna i struktury w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. No i był system totalitarny. Znaczy, nie trzeba było pytać społeczeństwa. Pierwszy sekretarz podpisał jakiś papier i wystarczyło to już, żeby budować. Czy Polska jest obecnie przygotowana do powrotu do programu energetyki jądrowej? I tak, i nie. Jest przygotowana dlatego, że istnieje system prawny, to znaczy wdrażane są traktaty i konwencje międzynarodowe, które w międzyczasie, jeżeli tak można powiedzieć, powstały. Są krajowe struktury w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, między innymi Państwowa Agencja Atomistyki ma i struktury, i odpowiednie podstawy prawne swojej działalności. Jest ogólna strategia w zakresie postępowania odpadami promieniotwórczymi. Wiemy gdzie, wiemy jak postępować, nie mamy pieniędzy, ale wiemy gdzie i jak postępować z tymi odpadami. Był swego czasu zwieńczony sukcesem, można powiedzieć, taki program badawczy, który te sprawy przebadał. Jest bogaty rynek światowy oferujący różne konkurencyjne projekty elektrowni jądrowej, jest w czym wybierać. I jest rosnąca akceptacja społeczna, o czym zaraz powiem. Społeczna nie tylko polityków i przemysłowców, ale również i ludzi z ulicy, jak to się mówi. Ale równocześnie Polska nie jest obecnie przygotowana do powrotu do energetyki jądrowej, dlatego że brak jest kadr. Decyzja o zaniechaniu Żarnowca spowodowała całkowite rozproszenie kadr przygotowywanych.
kadr przygotowanych nie tylko do elektrowni, ale tych pracujących w zespołach badawczych. Brak programów i zestawów i zespołów badawczo-rozwojowych, brak odpowiedniej infrastruktury badawczej, brak programów edukacyjnych. No i też no, trzeba cały czas myśleć o tej akceptacji społecznej. Tutaj akurat na tej planszy, proszę Państwa, mamy w kolorze czerwonym pokazanych przeciwników energetyki jądrowej, a w kolorze zielonym zwolenników energetyki jądrowej. W 1989 roku, a więc wkrótce, wtedy kiedy dyskutowano Czarnobyl, wkrótce po awarii w Czarnobylu, tylko 32% było zwolenników, a czy można powiedzieć aż 32% mimo Czarnobyla, a 56% przeciwników. I to mniej więcej co dwa lata myśmy powtarzali mniej więcej takie badania i można powiedzieć nie bardzo, nie było dużo zmian w tej ogólnej próbie badanych Polaków. To oczywiście robiły firmy, które wiedzą jak to robić i to błąd jest rzędu 1-2%, 1% w zasadzie. Ale w 2004 roku, w grudniu, czy w listopadzie, zrobiliśmy ostatnie badania i proszę zwrócić uwagę, po raz pierwszy liczba zwolenników przeważała nad liczbą przeciwników. 42-38. Nie jest to drastyczna różnica tych dwóch liczb, ale między tymi liczbami, ale to jest w ogólnej próbie, to znaczy od dzieci do starców, nie chyba dorosłych Polaków, ale od młodzieży do starców i tak dalej, mieszkających w dużych miastach z różnym wykształceniem. Natomiast jeżeli my w tej ogólnej grupie spytamy się albo pytaliśmy się młodszych ludzi, to znaczy do 40 roku życia, czy lepiej wykształconych co najmniej, na średnim wykształceniem, to ten obraz jest drastycznie inny na rzecz energetyki jądrowej. Ludzie młodzi i bardziej wykształceni są zwolennikami energetyki jądrowej. Ludzie mniej wykształceni, starsi raczej się tej technologii obawiają. Czy postawiłem na początku pytanie, czy nas stać na rezygnację z energetyki jądrowej? Nie stać nas. Z powodów ekologicznych za bardzo brudzimy atmosferę spalaniem węgla w tej chwili. 97,5% produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodzi z węgla, ze spalania węgla. Z powodów ekonomicznych ta energetyka jest droga. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te ciągnione koszty, rzeczywiście energetyka konwencjonalna jest droga. Energetyka oparta znowu na wiatrakach czy na... Ja jestem zwolennikiem wykorzystywania jak najbardziej energii słonecznej, energii geotermalnej, ja to jest akurat mój konik taki, ale i wszystkich innych tych tak zwanych odnawialnych technologii, ale one są drogie, a poza tym one nigdy nie będą stanowiły tej podstawowej basic load, jak po angielsku, czyli tego podstawowego ładunku, podstawowej dostawy energii elektrycznej dla kraju. Z powodów etycznych, i tu wykrzyknię, co to znaczy? To znaczy uważam, że jest zbrodnią spalanie dla naszego komfortu, żebyśmy mieli ciepło w zimie albo zimno, byliśmy chłodzeni w lecie, żebyśmy mieli ciepłą strawę i tak dalej, spalanie węgla i ropy i gazu, które są bardzo cennymi, chemicznymi surowcami. One mogą znacznie być lepiej wykorzystane niż tylko dla spalania, dla utleniania. Uran jest jedynym paliwem energetycznym, które nie ma żadnego innego pokojowego, żadnego innego zastosowania. Z powodów politycznych, to znaczy no, polityki bezpieczeństwa energetycznego i z powodów cywilizacyjnych. My nie możemy być państwem otoczonym krajami jądrowymi, a my jesteśmy, prawda, nie lubimy tego, prawda, nie. Jak powiedziałem, dla mnie, dla krakowianina, który żyje w cieniu Mochowców, czy Bochunic, czy Dukowan, nie jest zrozumiała odżegnywanie się od energetyki jądrowej w Polsce. W Polsce będziemy mieć elektrownie jądrowe, gdy będą spełnione następujące warunki łącznie. Po pierwsze zapotrzebowanie na energię elektryczną, po drugie oprocentowanie kredytu poniżej 5%, z tego powodu, o którym mówiłem, to znaczy, że to jest droga inwestycja, w związku z tym trzeba zaciągnąć kredyt na samym początku. Kiedy politycy będą odważni i rzeczywiście będą politykami polskimi, a nie
swojego okręgu, czy partii, czy rodziny. Kiedy media będą przekonane do tego, tutaj rola mediów jest niesłychanie istotna, kiedy ekolodzy będą rozsądni, coraz więcej jest rozsądnych ekologów na świecie, chcę powiedzieć Państwu, że powstają również i w Polsce stowarzyszenia ekologów projądrowych, to znaczy z punktu widzenia właśnie ochrony środowiska akceptują czy popierają tę technologię. Przy czym akceptacja, żyjemy w kraju demokratycznym, tu nikt nie ma pierwszego sekretarza, który podpisuje ukaz, tylko musi być decyzja polityczna zaakceptowana przez większość Polaków, a przede wszystkim przez miejscową ludność i muszą być kadry. Ten główny warunek, muszą być ludzie, którzy będą dostatecznie wykształceni, nie tylko żeby eksploatować taką elektrownię, ale przede wszystkim, żeby dyskutować na temat na temat energetyki jądrowej, żeby odpowiedzieć na pytanie w sposób świadomy, na pytanie, czy nas stać na rezygnację z energetyki jądrowej, trzeba mieć również odpowiednią wiedzę na ten temat. Dziękuję bardzo.